Witam w pierwszej części zakończenia Strażników Galaktyki. Nagrałem tak długi materiał, że postanowiłem podzielić go na dwie części. Także zakończę w takim momencie, że nie będę się nawet żegnał. Także miłego oglądania. Siema, jestem Bizonaya, to są Strażnicy Galaktyki. Musimy się dostać do Wielkiej Skały. Jesteśmy bardzo blisko. Udało się nawiązać kontakt z... Myślicie, że Lady H weźmie się za nas, jak będzie po wszystkim? Nigdy! Szanuję naszą siłę! No właśnie. Gdzie? No właśnie, Lady Hellbender nam pomaga. Nie widzieliśmy jeszcze Warlocka. Prawda. Nie przyjął więc zapewne obietnicy. Inaczej już by nas dopadł. Narobiliśmy masę hałasu. Ktoś stawia, co tam znajdziemy? Nie. Lepsze to, niż być tu jak na talerzu. Czas zakończyć to. Rany, chętnie bym skonfiskował ten statek. Jasne, to składak, ale i tak warto. No i malowanie ma niekiepskie. Tęskniłbym za Kami. Znalazłoby się chyba dla niej miejsce. Dobra. Czas uratować galaktykę. Wow! Ha! Dobra, lecimy. Nie poddamy się. Bijemy oni! Rzućcie blastery i damy sobie spokój, okej? Dobra, jakby to tak szybko zrobić? Dobra, dawaj, Gamora. Oplącz wroga! Przez zjeżdżanie trzeba było spytać, czy nikogo nie ma w dole! Przynajmniej wzięliśmy ich z nienacka! Dawaj! Ha, ha! No i tyle by było z twojego leczenia. O Boże, tam Drax leży. Prześwięciłeś go, stary! O Boże, jeszcze sam się zategowałem? Dlaczego Drax się nie może uwolnić? Czarodziej daje im moc! Wiem, że daje im moc, ale najpierw chcę uwolnić wszystkich. Zresztą, o Boże, zginę! Ja już mam pewnie tysiące! Ja mam tylu, to ty! Dawaj, Gamora! Wszyscy walczymy! Pójdziesz do niego? Do nieba pójdę chyba. Czemu oni wszyscy marzną? A to nie on stąd, babo. Boom! Co ty mi to robisz? Przeszkadzasz mi, stary. Cyk! Wchodzisz do akcji! Spokojnie! Postawię cię na nogi! Chodzi o to, żeby wygrywać! Zanim się przegra! O! Padłem jak śliwka w kompot! Dzięki, Drax! Ja jestem! Czekaj, że ja tu próbuję ogarnąć. O! Dawaj! Ręce na pokład! Oh yeah! Nie możemy dopuścić do powtórki tego, co się stało! Mam tyle zabawek! Bardzo już w tej kurzy! Co to się wydarzyło? To było genialne! Boom! Yep. Boom! Aha! Nie tam, gdzie powinniśmy! Przechodzimy! Zaraz spokojnie przejdziemy. Sukmania zamienia ich w Ej! Dobra, cyk! Brrr. Gdzie on jest? Nie widzę go, tutaj jest. Ledwo co go widzę. Jakoś... tu smutno! Możemy już stąd wyjść? Nie, tego nie zrobię. A kurde, zaraz zginę. Za dużo chcę kombinować tutaj. Dawaj, rąbnij go. Będzie ostro! Nie dawaj! Przebijesz się, baby! Mówię ci to ja! Z tobą! Rozwalamy! Boom! Leży. Co, frajerze? Cyk! Następny? Boom! Rozwalaj tylko w dobrym kierunku! O! Oddali się! Użyliśmy przekonujących argumentów i bezlitośnie ich obiliśmy. Nie zdziwię się, jak nagle przez ścianę wpadnie tu potwór. Byłoby bardzo, bardzo źle. Może powinniśmy być w ruchu? Chciałbym opuścić tę zamkniętą przestrzeń. Nie widzę walki. Znaczy się, nie możesz oglądać Lady Hellbender? I Fin Fang Fuma. Myślicie, że Fum żywi urazę? Pokonaliśmy go w jego leżu. Zawsze będzie uważał nas za lepszych. Tak, cóż, ale jest zwierzakiem Lady Hellbender, a ona owszem, żywi urazę. To prawda. A tam kurde, niech się wali na czoło. Nie interesuje mnie to, czy ona ma jakiś problem. Jak będzie miała jakiś problem, to załatwimy ją jak Fing Fang Fuma. To legendarny moment. Rapsodowie będą opiewać te czyny przez pokolenia, kiedy Strażnicy Galaktyki i Lady Hellbender... Ostrzegałem. Nie mogłem wytrzymać. To będzie ciekawy moment w pieśni. To było dziwne beknięcie. Ja zawsze biegam inaczej. O wiele dłużej! Ej, co? O kurde.
No pewnie, ale stary, nie masz samochodu, to jak pojedziesz, ha? Wow! Te ustrojstwa są jak przeklęte terminatory! Skróćmy im termin przydatności! A po co mam ognia używać? Bez sensu, dawaj! Ratuj! W sumie to niepotrzebne, tego użyłem. Nie widziałem, żeby coś się tak popaprało w Kraksie! Jaka! Hanosa! Kraks, to dzieła! Puścieć! Dawaj! To trochę bez sensu odwracać uwagę, a potem nas zniszczyć! Ja myślę, że to ma jakiś sens. Mijaja! Uderzenie soniczne, tak? Są do kitu nawet jak się palą! Ja tam lubię patrzeć, jak płoną. Ja też, nie będę udawał, też lubię. Najlepiej jak w ogóle padają i nie wstają, a? To jeszcze bardziej lubię. Bo niektórzy... Oby poszło równie sprawnie jak akcja ratunkowa na Sakaar. Muszę ci coś przyznać, Peter. Poważnie? Twój wariacki plan nawet działa. Nie sądziłam, że Lady Hellbender się tu pojawi. Nie wiedziałem, czy w ogóle znajdziemy Fuma. My to zrobiliśmy. Nie tylko ja. To ty stworzyłeś z nas drużynę. I utrzymałeś ją w całości. Wbrew naszej ocenie. To dlatego, że... Słuchajcie! Że jesteście koszmarni, super. Prawie koniec. Jesteśmy dalej niż wtedy, gdy pytałeś o start. To ja mogę. Jestem tylko gościem z namierzaczem. Jesteś kurde szopem z namierzaczem. No i gościem też, nieważne. Jedziesz! Do mnie strzelasz? Do mnie to było? Dawaj kurde! Ciosaj go! To jak go kurde dowalić, skoro unika? Oj ty... Łatwo tu zlecieć! Ha, uniknij tego, frajerze! A, już prawie cię mam! Potrzebuję czegoś na ogłuszenie ogólnie. Co to ogłusza? Nie mam pojęcia. Lepiej, żeby się dało tędy przejść, bo wracać nie będzie! Rzucę okiem, jak te świry przestaną próbować mnie zabić! Frajerze, won, Y! Z bani, kurde! I w jaja! O. Ciśnij tym! A ona nie dowodzi teraz nami? Dawaj! Potrzeba przestrzeni, Grot! O, o! Dawaj! Strzelaj, strzelaj! W jakiejś grze! Bum! Atakuje! Hakuje? Co hakuje? Matata? Co? Dawaj, cyk! I cyk! Bum! Nie! Nie ma przejścia, to je zróbmy! Super, tylko że nie o to mi chodziło. Ostatnie słowo, promienie wiary ciągle są silne. To znaczy, że rytuał się nie rozpoczął? Raker wygląda mi na takiego, co zechce skończyć pokaz laserów przed finałem. Teraz ci pokażę. Gdzie jest ten gościu, który był gościem? Dawaj, Rocket. Kontrolujmy przejścia, rozdzielmy ich. Rozdzielam ich na strzępy. To jest dobry pomysł. Dawaj. Daj mi się zestrzelić. Boom. Jeszcze żyjesz? Już nie. A ty co, frajerze? Cyk. Aha, gości ucieka, co? O, irytujący jest ten typ. Każdym razem unika ciosu. Bomby gotowe, Rocket! Aha, frajerze, mam cię kurde zamrożonego. No i co teraz? Dobrze idziemy. Jestem. Boom. Dawaj. No i co tam? Nie da się go trafić, jak tak za flurkę. Trzymaj zdrajcę! Czemu użyłem tego? Haha, frajerze, gdzie on jest? Gdzie on jest? Dawaj, strzelaj! Dawaj! O! Nie cierpię takiej drani. Nadlatuję! Wydaje mi się, że to twoje, Star-Lordzie. Y! Nic ci nie będzie? Tak, ale to był niezły
wygrzew? Aha. To prawda, to było genialne. Aż się wzruszyłem. Dobrze, że odzyskałeś muzykę, Queen. To ty posłałeś ją prosto w kosmos. Ejże, zadziałało, tak? I to bez szkód. Psychologiczne były. Dobra, spokojnie, wbijamy. Y-Rick, czas to zrobić drużyną. Jesteśmy w tym razem. Ciągle gorące. Gorące niczym słońce. Dawaj, Gamora. Pozbądź się ich tak, jak oni chcieli się nas pozbyć. Rury. One wyglądają tylko tak, jakby po prostu sobie tutaj były, nie. Jak Lady H w ogóle sprawia, że te potwory atakują to, co powinny? I znów do dziury. Super. Lubisz dziury. Tak, wielki robot. No, tak, ja też. W sensie, nieważne. Chodziło mi oczywiście o czarne dziury. Boom. Haha, frajerze. Co tam, jak tam, co? Obsmarkałeś sobie, kurde, szlafrok? I tak nie mamy na to czasu. Dawaj, rzucaj. Ile godzin walimy w tego robota? Jest tak przypakowany, że osobno się nie da. Zginie zaraz. No to im się to nie uda. Jak nas zatrzymają, toną kuj w bebechach? No właśnie, to jest dobre pytanie. Gamora, może byś nie demotywowała drużyny, jak tylko nas wspierała. Królowa bestii, tak ona dba. A ja myślałem, że... Y-Rek! O Boże, nic by to praktycznie nie zrobiło. Po co w ogóle to jest? Jak tego użyć? Drax! Jasne, jasne. Puść mnie do tego chłopca! Dawaj, BOOM! Cyk! O, Drax! Dobry czas na atak! Oto dajemy czadu! Dawaj, Drax, tutaj! Dawaj, a z tego cyk! I cyk! Kurde, ci strzelę ci, kurde, w dupsko! Boom! Albo w nogę. Nieważne. Nie to. Dawaj! W jaja! Kurde, mój ulubiony atak od dzisiaj. Przysięgam. Dawaj! Boom! Wywal frajera. I cyk tutaj. Musimy masakrować efektywniej! Jak to musimy masakrować efektywniej? A to nie jest efektywne? Gdzie ty mojego kolegę chwytasz? I za co? Pewnie, że zaraz mu dołożymy tak, że normalnie więcej już nikt mu nie dołoży. Zaraz Rocket. Sekunda. Idę do ciebie, Rocket, bracie. Woo! Woo! Ej, co wy tutaj robicie? Próbuj napadać katapianina. Boom. Jakby udało się uwolnić tego? Nie ma sprawy możliwości. Bzdura, Drax, wstawaj, durniu. Nie polegnę tak podkręcić atmosferę. Za to szlak! Ła, spokojnie. Czemu oni tak szybko padają? Chodź stąd, co ty sobie wyobrażasz? Gamory, to je tykaj. O. B! Boom! Co ty sobie myślałeś, że będziesz sekundę mógł obijać Gamorę i mnie? Ja jeszcze stałem nie skończyłem! Boom! Nic nie słyszałem, wiesz! Fizyczne właściwości kosmosu, te sprawy! Jeszcze nie skończyłem. Nie podskakuj więcej, frajerze. A, cyk! Boom! Masz chyba korniki w mózgu! Olbrzymi droid to też olbrzymie zagrożenia! No to kupą mocki, panowie! Naprawdę myślisz, na niego? Że tam w środku jest jakaś osoba? Nie byłoby to najdziwniejsze, co widzieliśmy. Tak czy inaczej są straszne. Dobra, musimy wrócić na górę, żeby dotrzeć do Warlocka. Dobra, widzę, że... Jeśli to przetrwamy, trzeba zaprosić Lady Hellbender do ekipy. Nie ma tyle miejsca na statku. Ma ze 3 quille wzrostu. 1,5 quilla. Nie więcej. Sam jej pancerz musi ważyć z 6 quilli. Wiecie co? Zagłosujmy. Zapraszamy Lady Trychot? Nie. Tak. Nie. Tak, no co wy? Jest fajowa. Sroga, ale fajowa. Czemu mówi nie? Groot mówi nie. 3 razy nie i 2 złe odpowiedzi. Wygrywa uczciwie. Nie. Ugodzę się na to. A. No dobra, otwieramy dalej. Dziwne drzwi, które po prostu trzeba... dotknąć.
Ale potem nie poskarżą mnie o coś, czy co? Leci! Otwórczo nam halo! Nie! Dobry ruch, Lady Hellbender! Szachmat! Niespodziewane! Ach, fortuna nam sprzyja. Nie wyssało nas w zabójczą próżnię. Chyba, że Raker wyłączy grawitację. Miejmy nadzieję, że jest zbyt pochłonięty rytuałem, żeby na to wpaść. Wiemy na pewno, że Warlock jest tam po drugiej stronie? Tak! Dopóki posuwamy się naprzód, idziemy w dobrym kierunku. Znaleźliśmy cel. Nie zginiemy tutaj. Ale jeśli jednak trafimy do Ul'dat, to znaczy ja trafię do Ul'dat, a wy do tych swoich pogańskich krajów, w które może wierzycie. Spytam jednak, czy nie ma dla was miejsca w moim. Super, że u Draxa wszystko... O, jest niepogańskie, a u mnie już tak. Albo mam coś w stylu czuja. Może Lady Hellbender dołączy do nas w ostatecznej bitwie z Magusem. Coś mi mówi, że ma ręce pełne roboty. To duże ręce. Silne ręce. Tak, rozumiem. Dokąd on teraz zaflarkala? To się nazywa zwiat, rozumiesz? Szkoda, że Lady Hellbender nie miała takiej armii. O mój Boże, czemu ja dopiero teraz to zdobyłem? Wiem, że to wygląda świetnie, ale to? Wow! Boże, jak się Drax wyróżnia. Normalnie, Drax też nie wraca do normalności, jednak to nie pasuje tutaj. On się tak bardzo wyróżnia. Nie, biorę jednak to. Nie, tym razem Raker nie ucieknie. Nie pozwolimy mu na to. Nie ma nawet dokąd. Całą energię wiary, jaką zgromadził, zużyje w rytuale. To jego ostatnia szansa. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu. Aby jej nie wykorzystał. I my o to zadbamy. Oby. Pomocy? Kosmo, to jesteś ty? Da. Spasiba, strażniki galaktyk, że Kosmo udało się zrzucić obietnicę. Nie ściga on już patyka, który jest wężem. Patrzcie, Kosmo przyprowadza Noe. No, to widać. I rodzinę. No, szczekać mi prywiet! Ach, jak dobrze, że wróciłeś. Ha! Kosmo to w sumie jest jak taka wredna pła. Ty myślisz, że go już nie ma, a on ci mi dziab prosto w zadek. Ho! Ale to dobry pies. Nie, Kosmo to najlepszy pies. Więc zgryźmy teraz te pchły mózgu, jak sobie zasłużyły. Na nich! Oj tak. Szkoda, że nie udało mi się przekonać wszech umysłu. Noe strzela zabójczymi wiązkami, ale ekstra! A ten pies trzyma łapę na przycisku do rozwałki. Muszę być dla niego milszy. To może pomoże dać ci ten... wcisnąć te przyciski. Tutaj jest zamknięte, ja to widzę, co mogę rozwalić, więc sobie tutaj ustawię już moją plazmę i... Kosmiczny spacer w trakcie brutalnej walki na pewno mieści się w moim topie najryzykowniejszych zagrywek. Powinniśmy ruszać się szybciej. Możliwe, że jak już wleziemy do tej skały, będziemy znów musieli spojrzeć w oczy wielkiego unifikatora. Zamkniemy mu te oczy. Mam tylko jedno jego ramię. Chciałabym uzupełnić kolekcję. Tak, no ostatnio dał nam niezłe lanie. I jeszcze wcześniej też. A pokonał flarczonego kosmicznego smoka? Chyba nie. Zasłużyliśmy sobie na odznakę. Ja nie otrzymałem odznaki. Jestem Groot? Groot pyta, czy jest tu cały kościół. Pewnie tak. Żeby chronić rytuał, potrzebują kogo tylko mają. Zaraz, co to było? Szlak! Szlak! Ruchy, ruchy! Mantis! Mantis! Starkościu, nie mogę zadać! Robota! Szlak! Tylko nie to! Zaraz się tutaj rozplaskamy! Nie, nie w tej linii! Uważajcie na zjeżdżalni! Stój! Co? Kurwa mać! Flark, flark, flark! Na jakie? Aha, spadamy z... do piekła. Groot! Jestem Groot! Daj mu chwilę! Dopiero co był w kosmosie! A gdzie my jesteśmy teraz? Odnóża
blisko ciała! Ale które? Wszystkie! No nie! Podoba mi się to! Aha! Co za emocje! Jak na zbieraniu grzybów! No tak, tobie się podoba! Uwaga na te śmieci! Dobrze, że mam tak mocną skórę! Żebym sobie nie podarł spodni! Tylko frajerzy noszą spodnie! Tylko niech się nie kończy w powietrzu! Nie wypaść bokiem, nie wypaść bokiem! Podziwiajcie mą prędkość! A! Jakim cudem się to udało? Dobre pytanie. Jeszcze nic nie trafiłem. To jest to. Oczywiście za drugim razem, ale... Ale jazda! Owszem, było! O rany, sygnał namierzacza jest tu wiele silniejszy. Zbliżamy się! Jesteśmy tu po Adama Warlocka! Dajcie nam go, a was uszczędzimy! Do widzenia. Gdzie ktoś tu jeszcze jest? No to zginą w takim razie. Mnie się trzeba słuchać. Ponieważ jestem... Peter... Quill. Kurde, brakuje mi jakichś więcej tych ataków obszarowych. Walczą, jakby ich opętało! Ich Bożek się nas boi! Muszą się wykazać! Kto tu jeszcze jest? Kto da? What? Jeb! A ty skąd? W tunelach byli kiedyś górnicy zamiast świrów! Większość tych świrów była pewnie górnikami! No, możliwe. Czekaj, rozwalę to, potem rozwalę to i zrobię tak. BOOM! Znowu się spóźniamy na dotrzymanie? Czujecie jakąś różnicę? Ja umiem dotrzymać moczu. A czy Boże, co? Dotrzymać moczu? Chciałem... Nieważne, dotrzymać do... Nie, nieważne. Żeby odczepić Warlockowi namierzacz tyłka! Nie ma mowy! Jestem Groot! Yeah, załatwiony. Ta z którą stronę? Co to jest? Myślałem, że coś do zebrania. Prawda, będziesz musiał walić znacznie mocniej, jeśli chcesz ich... Kolejni bojownicy, Peterze Quillu! Z nimi też próbujesz negocjować? Nie uda się! Do piachu z nimi! Dokładnie. Pum. Fuuu. Jak to się robi? Cyk. Napierajmy dalej. Sygnał dobiega z głębi kopalni. Wow. Lawa tutaj jest, albo coś, co wygląda jak lawa. Patrzę sobie, czy nie ma tu jakichś ubrań, ale tak nie mam zamiaru zmieniać, bo chciałbym mieć cały komplet, żeby to wyglądało strażników. Nie ryzykowałabym. Pamiętaj, że strzelaliśmy do ich kolegów. Oni do nas też. Dokładnie. Dlatego my zawsze będziemy pierw strzelać, a potem będziemy zadawać pytania. Może być? To świetnie. Aż nie do wiary, że ten cały kościół założyła grupa górników. Mogli pozostać przy kopaniu. A tam, nie każdy lubi piłkę nożną. Czekajcie, kurde, ja wam dam. O, cyk. Boom. No tak, Złotek ma swoje teksty. Ale nie tęsknię do jego trajkotania. Sekunda, nie tak, nie tak. To chciałem zrobić tak i tak, o. Co ty robisz z tyłu? Boom. Myślą, że przez nas nie pójdą do raju. Kijom! Do raju? Jakiego raju? Boom! Na bank wykorzystują te cenne metale w technologii wiary. Złota piżama wielkiego unifikatora nie jest tania. Coś jest w ciąży? Wow, wow, stary. Gain. O. Boom. Jak kościół zniknie, nikt nie będzie kupował tego ciumu. Ryzykowne. Nie było warte użycia. Boom. Zaraz go ruszymy wszyscy, spokojnie, koleżanko. Patrz się, ucz, pa ile... Pa jak to się... Cyk. Na przykład zamyślicie, że na tego magnusa działają pociski. Wypatroszę to podłe monstrum. Sekunda, przełóż ognia. A ty co ty, frajerze, tutaj robisz? Gin. Y, boom. Podwójna zdobyć za jednym zamachem. W życiu! Oddała mi nawet muzę! Boże, znowu... Wow! Co to za supermoce masz? Lubisz takie ataki? Naprawdę gdzieś tu jest? Nie, to nie wygląda na najlepsze miejsce dla dotrzymania. Co się dzieje? Co to się wydarzyło? Nie ma mowy! Prawo przejęcia. Jeśli ktoś cię zaatakuje niesprowokowany, masz prawo do... Dawaj, Gamora! Sprowokowaliśmy. Boom! Pierwsi! Wiele razy!
Trzeba się teraz przyłożyć! My się przykładamy cały czas, baby. A ty co tu kurde taki jesteś? Boom! Ale co tam? Gdzie jest Drax? Gdzie jest Drax? Gdzie on jest? Uwaga na boki! Sporo tu zakamarków! Gdzie jest Drax? Nie wiem, gdzie jest Drax, ale nie dotrę do niego niestety. Nie tutaj, tutaj celuj. Nie chcą zawieść potworza z tego tatuśka! O ty kurde frajerze! Niszczyć! Już? Świetny pomysł, stary. Jak się uda, to powinniśmy tu wrócić i napełnić sobie ładownię. Sprzedać rudę na czarnym rynku. Zapłata za dobrą robotę. Brzmi uczciwie. Dokładnie. No tego to nie przeskoczymy. Peter to ogarnie. Serio? Peter Quill posiada magiczną broń. No nie, to ta broń posiada mnie, bo ja jestem magiczny, okej? Zapamiętajcie to sobie. Jak zginę po raz 50. Rocket, Warlock na pewno gdzieś tutaj jest. Tak, o ile nie pozbył się namierzacza. No dobra, chyba możemy ich zaskoczyć. Inspekcja BHP. Proszę przygotować dokumenty, sprawdzimy ich poprawność. Drax, musisz być szybszy. O tak, inspekcja BHP. Bam, wymogi niespełnione. Dobry pomysł. Nie jestem szefem. Boom. Bam, nie przeszliście inspekcji BHP. Nie żyją, Drax. Zgadza się. Czyli karą jest po prostu śmierć. Wiesz co robić, Quill? No wiem co robić, właśnie to robię. Lawa. Albo nie wiem co to jest. Super moc! Wiary. Mantis, jak tam nasza linia czasu? Gamora! Hej, dobrze cię słyszeć! Żyjecie i nie umarliście. Trochę zniszczony ten stary warsztat, ale masę rzeczy zrobiłem zniszczonym sprzętem. Ja już wszystko ulepszyłem. No chyba, że coś pominąłem, ale wątpię. Szykujmy się na zabawę. Mam wszystko. To może być nasza ostatnia okazja. O, wszystkie bajery mam. Zresztą tu, no, gdybym nie dostał ma sensu. Jednostkę za każdą minutę zmarnowaną. Dobra, na twoje ćmulowe pomysły. Jestem gotów pomysły, to skończyć. To jest nas dwóch. Co do? No jest. Adam wyrwi fląck. Hej, patrzcie! Kanał Adama Warlocka odbierają nawet tutaj! A skoro już o złotym mowa, to powinien być zaraz za tą armią wielkich zabójczych robotów. To chyba jakiś żart! Zablokowane tarczą z wiary. Myślicie, że da się ją wyłączyć jak na Nowhere? Spróbować warto! Nie odpuszczajmy, wiara! Złoty Bóg nie może czekać! No to proszę bardzo! Boom! Dawaj. Dzięki. Wow, a ty co tu robisz? Gamoro, na plasterki! Niszczyciel do akt! Pozamiataj, Rocket! Dawaj, Groot! Jestem Groot! O mój Boże! Muszę pamiętać, żeby nie wkurzać Groota. Oj tak. Na wskroś! Na nic opór! Nawalacie, w niego nawalajcie, w co wy lecicie? Nabiera sił! Daj mu wycisk! Nic się musimy znaleźć Warlocka! Jeśli naprawdę przebywa za tą magiczną barierą, trzeba się na niej skupić! O! Bum, jajca! Za każdym razem ten robot pada od takiego ataku. O! Nie chciałabym tu utknąć, gdyby je wszystkie włączyli! Ja potrzebuję... Niedobrze! No, bardzo niedobrze. A, proszę bardzo. Cyk! Wytrzymały ten moloch! Jest tak przypakowany, że osobno się nie da! Musimy przedostać się przez te tarcze wiary! Tracimy czas! A, no tak. Ja czyli... chciałem go obudzić! Te zbłąkane dusze nie wiedzą, kiedy przestać! On od niej. Piterze Quillu, nie do tej chłopco! Dobra, gdzie mam iść? Dobra, bo to jest bardzo ważne, żeby się tym skupić. Mogę to rzucić, to dawaj rzucaj. Bojanie! Teraz boja! Jasne. Tutaj coś muszę zniszczyć. Trzeba wyciągnąć wtyczki! Ta, ale najpierw musimy się do nich dostać. Okej, już mam. Dawaj, wyciągaj. Boom, raz. Udało się! Teraz
to samo. Z drugą jesteśmy w domu. Zajebiście. Wywal. O, ty. Boom. A, kurde. Ha, ha. Teraz im daruj. Zawsze można nie liczyć. Gryzoń walczy o przetrwanie. Gdzie jest gryzoń? Ej! Gryzoń! Dawaj! Boom. Odłączmy je! Po kolei! Rocket! Pełna moc! No dawaj, o! A nie mogę tego użyć, no to lipa. Dobra, gdzie teraz? Powstrzymaj dotrzymanie. To znaczy? Wow, nie! Dawaj, cyk! Dobra, mogę iść tutaj, więc w sumie... No, o to chodziło. Wymyśl coś szybko, Quill! Nie? Tam, to Warlock! Chwila! Wzywam transport do Złotego Poślada, więc złapcie się mocno! Drona, nie poślada! Wielki unifikator. Wszyscy padnij! W końcu chcesz stanąć przed zakładnikiem? Wyśmiać go za to, jak nisko upadł? Zamknijże się choć na chwilę! Mam linię strzału! Nie! Nie możemy ryzykować walki z tobą! Pokazujesz się na dzień przed naszym triumfem! Po co? Żeby znów nam wszystko zabrać! Ja? A cóż takiego zabrałem? Moją wiarę! I nie tylko moją! Porzuciłeś swoje owieczki! Kościół, który pomogłeś mi zbudować! Uwierzyliśmy, że nasz Bóg nie żyje, a wraz z tobą straciliśmy nadzieję odzyskania tych, którzy odeszli. Myślałem, obiecałeś mi mojego syna! Obiecałem tylko partnerstwo. Ty pragnąłeś władzy. Popełniłem błędy, lecz twoja mania nie jest jednym z nich. Dość! Dość tego! Prawdziwie boska czeka na mnie. Ty jesteś tylko skorupą. Wyblakłym cieniem. Nawet ty jednak... poczujesz światło. Posłuchaj! Światłość. Przerwij ten koszmar! Raker! Bo czas chyba go uratować. Żeby nam pomógł. Fajnie by było, jakby odzyskał swoje siły, ale to może być ciężkie. Strażnicy, przerwijcie pęta. Rzeźnik Raker rychtuje rytuał odrodzenia. Rocket, wyrwiesz go? Jeśli muszę. Niech zgadnę. Raker ukazał potęgę ponad przewidywania? Marnujesz mózg, mącąc minione możliwości, córo Thanosa. Wkrótce wichura wiary wypełni wychowankę Rakera wespół z jej upiorem. Nie ma takiej opcji. Kurtynę spuścimy im razem. Tak? Tak. Okej, ludzie, jazda. Ruszmy! Czas czyha, a nie oczekuje. Mógłbym go tam znów wsadzić. Nie kuś mnie. W sumie, dobry pomysł. Cwaniaczek. Jeśli Magus odnajdzie fizyczną postać, jego nienasycone żądze pochłoną wszelkie stworzenie. Chyba że ty zjesz go pierwszy. To poważne uproszczenie. Musimy usunąć gnębiącą dziewczynę istotę. Ile z Niki jednak potem pozostanie? Jeśli jej światło żyje, to się zgubiło. Rozpływa się we śnie odrzucony. Miły sen. Drak zdał się pochłonąć obietnicy, a... Jestem... Will, mamy tu koniec świata, pamiętasz? No i co z tego? Nie można sobie pogadać? Ruchy szybko! Radujcie się! Przybywacie w sam czas, by ujrzeć cud! Unifikatorze, ufam, że dopilnujesz, ażeby baczyli. Z łatwością. Thank you.
Anima! Sforsuj swój ból! Zrób to dla obietnicy! Potwór! Mantis! Mantis! Gdzie? Oskuruję cię! Grut! Zobacz, czy... Jestem Grut! Peter! Peter! Uratujemy ją! Czy mnie słyszysz? Musisz jej pomóc, Peter! W jaki sposób mam jej pomóc? W jaki jesteś? Skup się na mnie, Peter! Gdzie jesteś? Skup się na moim głosie! A. Jestem! Czuj moją obecność! Tato! Tato! Już wstawaj! Nie ma czasu! Trzeba się przygotować, bo mama wraca! Wstawaj, no! Niki, co? Co to? Coś czuję, że trzeba jej pokazać. Dość przeglądania jakiś pierdół. Gdzie jest Niki? Trzeba ją stamtąd wyciągnąć. Tak. Wreszcie! Pomóż mi. Jak mama wróci, chcę, żeby wszystko było idealnie. Niki... Urodziny! Są dzisiaj! Znów zapomniałeś? Tato? Tato! Posłuchaj mnie, okej? To jest wszystko nieprawda! Ty żartujesz? No tato! Obiecałeś pomóc zrobić mamie niespodziankę! Nie, nieprawda! Tak! Miałeś pomóc holoprojektorem, na torcie nie ma świeczek, do tego nie wiem, gdzie jest nasz prezent dla niej! No daj spokój, Niki! Aha, czyli nic to nie dało. Nic nie wydaje ci się w tym dziwnie znajome? O nie, zamówiłam na cukierniczej planecie. A, dobra, ten moment zawsze był dziwny. Nie, upiekłam go. Czy możesz zapalić... Okej, został jeszcze prezent i projektor. No dobrze, Nick. A jak ci powiem, że to wszystko nieprawda? Jasne, że nie. Ostrość nie jest ustawiona czy coś. Możesz go wyregulować? Ano mogę. Y. Tak, dobra. To wciąż super. Wyszło ja pomagam jej. Wspaniale. Byłam pewna, że coś zepsułam. Skoro mowa o demolce... Tak, to hala i otaczający ją układ gwiezdny. I chyba dodałam wszystkie księżyce. To piękne, Niki. Brakuje tylko prezentu dla mamy. Jest chyba gdzieś w moim pokoju. Aha. Dobra, a co jest tutaj? Czy jest coś tutaj, co mógłbym zrobić? To jest ten statek, on mnie nie interesuje, bo już go sprawdzałem, jak tu poprzednio byłem w tym całym wirtualnym, nieprawdziwym świecie. To jest chyba pokój, w którym ja spałem, więc w sumie fajnie by było zajrzeć do tego drugiego pokoju. Proszę bardzo, to jest chyba pokójniki. O, bardziej zasyfiony, to już wiadomo, że tu jest pokójniki. Ja umy zawsze jest porządek. Tego najlepszego buziaki, Niki i Peter. Co ja mam zrobić? Znalazłeś go? Tak! Okej, połóż go z pozostałymi. Świetnie! Prezent! Połóż go na stole! No mogę coś do niej powiedzieć? Jak do niej podejdę? Cokolwiek? Że robię wszystko to, co ona chce, ja jej pomagam tkwić w tym syfie. No ale dobra. Czy to, co tu powiem, ma jakieś znaczenie? My mamy. Na Nowhere. Pamiętasz tę artystyczną aleję, którą spacerowaliśmy i ten obraz, który tak jej się podobał? Krillara? To chyba odpowiedź na moje pytanie. Moglibyśmy teraz porozmawiać? Chyba nie. Jak to wygląda? Zdaje się, że nieźle wpadłaś w tę obietnicę. Dzięki, tato. Kocham cię. O rany. Peter, otwórz drzwi. To mama. Ja dopilnuję, żeby wszystko było idealnie. Ty otwórz drzwi. No, otwieram. No bo mnie zaskoczy duch. Dobrze cię widzieć. To szaleństwo. Niki zapętliło. Nic do niej nie trafia. Musimy do niej jakoś przemówić. Peter. Wiem. Ułóżmy plan. Nie ma nas. Okej, kumam, że muszę dużo nadrobić. Peter! Ale jeśli ma się udać... Umarłam, Peter.
Tak, ale... Ale nie całkiem. Tak? Nie, słyszałem głos. Nie, wezwałaś mnie. Widzę cię teraz. Widzisz tylko ducha. Pewna część mnie jest w kamieniu duszy. Ale to jednak ułuda. Coś wymyślimy. Może da się jakoś... Teraz ona jest najważniejsza. Pomóż jej pojąć, że nie wrócę. Tylko... Mogłaś mi powiedzieć. Ale o czym? Że Niki... Wiesz... Ja, ty... Te lata temu... O, Peter... Ja to policzyłem. Obietnica to kłamstwo. Tak, wiem, ale tamto nie. Tak? My na Merkurym. Pamiętam tę noc. Ja też. Nie jest twoją córką. Ale moją też nie. Nie pojmuję. To dziecko wojny. Na promie powrotnym Rada Kree eksterminowała wszystkich nieczystej krwi. Aniki była... takim maleństwem. Nie mogłam dać jej zabić. Nie... jestem... ojcem. Nie. Cóż, nie jej ojcem. Wow. Okej. Przecież i tak cię potrzebuję. A mi niech da odejść. Próbowałem, nie słucha. Ale musi. Te urodziny, prezenty, cokolwiek ją uwiązało do jakiejś nieprawdziwej wersji mnie, czy nas. Rozbij iluzję i niech to zrozumie. Wiesz przecież, że tego nie ogarniam. Owszem, tak. Bo musisz. Wiem. Okej, Niki. Czas wrócić do domu. Gdzie mama? Tego prawdziwego. To była ona, prawda? Ona nie przyjdzie. Oczywiście, że przyjdzie. To pewnie był... Carlos. Mówił tylko, że się spóźni. A to znaczy, że mogę jeszcze nastawić dobrą muzykę. Zniszcz to kłamstwo. Bardzo cię proszę, posłuchaj, Niki. Pomówmy o tym po urodzinach mamy. Mama... Twoja mama nie przyjdzie. Lada chwila się tu pojawi. To wszystko nieprawda. Będzie lada moment. Nie wygłupiaj. Muszą być idealne. Nie, mała... Nie będzie. Przestań próbować... Zniszcz to kłamstwo. Niki, proszę! Nie! Nie chcę tego słuchać! Posłuchaj, Nik! Odejdź ode mnie! Nie mam zamiaru. No serio? To jak to zniszczyć? Wow! Tak agresywnie? Hej! Co ty wyprawiasz? Przykro mi, Nik! Nie! Mogę to naprawić! Już nie. Przestań! 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 Wszystko psuć! Mama i tak przyjdzie. Nie przyjdzie. A ten prezent... Czas zniszczyć, przykro mi. To nie jest prawda, Niki! Nic tu nie jest prawdą! Ty, draniu! Nie jesteś moim tatą! Nie jesteś... Tak, młoda. Wiem. Zniszczyłeś. Wszystko zniszczyłeś. A mama miała wyjść i... Chcę jedynie ją zobaczyć. Cokolwiek tutaj wejdzie, to nie mama. Skąd wiesz? Ja mnóstwo nie wiem. Jak trzymać jęzor na wozy, jak nie siedzieć w pace.
Jak pocieszyć 12-latkę, której żale mogą zniszczyć galaktykę. Ale to... obietnica Nikki... Umiem poznać przekręt. Tu nie chodzi o ciebie. Racja. Nie będę udawał, że wiem, co teraz czujesz. Mam to gdzieś, jak ty się czułeś. To jest... pustka. Ale też ciężar. Ciągle ją widzę, ale kiedy tylko się skupię, ja... Czy to zawsze będzie już tak? Nie wiem. Każdy ma inaczej. Ale twoja mama była wyjątkowa. Kochała cię. I to bardzo. Bez niej nie mogę. I co, że to nieprawda? Wszystko musi być znów tak jak dawniej. Nawet jak mam piec to samo durne ciasto przez całą durną wieczność. Wolę myśleć, że może wróci, niż przyznać, że tak nie będzie. I to... i że to moja wina. A mogłam jej nie przeszkadzać. Mogłam być szybsza. To nie przez ciebie odeszła, Nick. Nie obarczaj się tym. Dlaczego? Przecież to prawda. Gdybym tylko... To nie jest prawda. Nie ty to stworzyłaś. Nie ty wypuściłaś. Nie przez ciebie mama była tam, gdzie była. Można tu sporo szastać winą, ale akurat ty nie zawiniłaś. Może to ona? Puk, puk, puk! Ja nic nie słyszę. Poważnie? Ale co? To pukanie. Nie słyszysz? Ktoś na pewno jest za tymi drzwiami. Albo i coś. Więc powiedzmy, że to straszne coś za drzwiami. To nie mama. Powiedzmy. Ja nadal nie wiem, jak... jak ktoś w ogóle... Czy ja mam rozwalać ciasta cały dzień? Rozwalanie rzeczy dobrze oczyszcza. Ale... można inaczej. Co ty robisz? To z ziemi. Mama mnie uczyła. Chodzi o zapalenie ognia. Ku pamięci. Oddanie czci. Znaczy... to nie żadne czary-mary. Nikogo nie ożywisz, ale... wiesz, to jest taki gest. Drobnostka w obliczu strasznych, złych rzeczy. Czasem tyle zostaje. A ja wciąż wracam do tej windy. Jak się tak złościła? Nie aż tak bardzo. Prędzej się martwiła z miłości. Hej. Co by nie było? Jestem tu. Okej. Dziękuję. Ale jest coś, co muszę zrobić sama.
wszystkich. Musisz wrócić! Trzymaj się z dala! Musimy, inaczej Warlock będzie trup. Skupmy się na fanklubie Rakera.